Hej, mam na imię Mikołaj, jestem na trzecim roku studiów Electronics and Telecommunications. A ja mam na imię Mateusz i studiuję z nim na kierunku. Byłem w liceum na kierunku matematyczno-fizyczno-informatycznym. Jako jeden z nielicznych wybrałem fizykę. No i takim najbardziej naturalnym kierunkiem wydawała się być właśnie elektronika, ponieważ to ona de facto zgłębia tajniki wiedzy fizycznej i no, okazało się, że dobrze wybrałem, dobrze czuję się z tym, co robię. Ja natomiast jestem po matfizie, ale bez informatyki i w moim przypadku akurat nie byłem największym fanem matematyki i fizyki, szczerze mówiąc, w liceum. Przychodząc tutaj właśnie na ten kierunek, stwierdziłem, że okej, wszystkie te rzeczy jak telekomunikacja, elektronika i programowanie, którego nie mamy w nazwie, aczkolwiek też się pojawia, że jednak z którąś z tych ścieżek chcę później pójść najzwyczajniej. Udało mi się dostać na ten przedmiot. Razem z kolegą wybraliśmy też ścieżkę po angielsku, że tak powiem, ponieważ no, ten przedmiot ma, że tak powiem, dwie postacie. Na pewno warto wybrać ten kierunek w języku angielskim z uwagi na to, że po prostu szlifujemy język. Plus, co ważne, uczymy się uczyć w języku angielskim. Co jest ważne też z tego względu, że o wiele prościej jest się czegoś nauczyć w języku angielskim i przetłumaczyć to sobie później na język polski, aniżeli na odwrót. To źródło i główne zrozumienie najłatwiej jest wyciągnąć jednak z tego języka, niż z tego, jeżeli też tak samo, kiedy szukamy źródeł, jest ich o wiele więcej, prawda, na forach angielskich, w książkach, które jeszcze nie zostały na przykład przetłumaczone, bo pojawią się na przykład w książkach polskich dopiero za jakiś rok albo dwa, a tak naprawdę chcemy być cały czas na żywo, prawda, z tym, co się dzieje w świecie. Natomiast niezależnie od tego, który z tych kierunków wybierzemy, warto język angielski na pewno szlifować, ponieważ prędzej czy później na pewno on się nie tylko na studiach, ale w pracy on się po prostu pojawi. Z tego względu, że każda praktycznie firma, która czy to z elektroniki, czy to z telekomunikacji, czy to z informatyki jest w Polsce, no, ekspanduje na zachód. Albo jest zagraniczna, albo planuje się też wynieść na zachód. Także prędzej czy później o ten język angielski zahaczymy. Uczymy się, nawet jeżeli pojawi się jakaś przeszkoda na naszej drodze, prawda, to przynajmniej do obecnego momentu nie było sytuacji, gdzie nie dałoby się tego problemu rozbić na mniejsze bloki, albo przynajmniej po jakiejś dyskusji, krótszej lub dłuższej, że tak powiem, z kimś innym, nie przejść zwyczajnie dalej i tego zrozumieć w lepiej lub mniej. Po prostu uczymy się rozwiązywać problemy. Tak. Nie możemy, że tak powiem, zdecydować się, w czym chcemy się wyspecjalizować, ale to nie znaczy, że jak ktoś na przykład każe nam coś zaprogramować, to nie będziemy wiedzieli, dlaczego przełącznik nam coś włączy albo wyłączy, prawda? Tak, więc po prostu tutaj niczego się nie będziemy bali. Pomimo tego, że się ukierunkujemy w kierunku elektronicznym, będziemy wiedzieli, jak działają routery i switche w dużej serwerowni i vice versa. Przedmioty analogowe, takie stricte elektroniczne, które można powiedzieć, że zaczynają się od teorii obwodów, bo to jest wprowadzenie do tego, czym jest w ogóle prąd i dlaczego w ogóle nasz świat teraz wygląda tak, a nie inaczej. Tak, uczymy się generalnie czytać schematy, uczymy się, jak one w ogóle działają, co oznaczają poszczególne elementy na tych schematach. Zaczynamy od teorii i od matematyki, która za tym stoi. Finalnie przechodzimy nawet do montażu urządzeń. Tak, dosłownie. Lutujemy, bawimy się lutownicą. Także i tutaj już się zaczyna totalnie zabawa. Tak, tak. Lutowanie. Już nie trzeba patrzeć na matematykę. Tak, dokładnie. Lutowanie to jest jedna z najprzyjemniejszych naprawdę. Jest to duża frajda. Tak, jest to ogromna frajda. Więc to jest fajne. Oprócz tego nie można ukrywać też, że jeżeli chodzi o telekomunikację, to tutaj też można mieć z tego bardzo sporo zabawy, jeżeli ktoś lubi tworzyć sobie różnego rodzaju sieci i później zastanawiać się, jakiego rodzaju protokoły i algorytmy będą najlepsze po to, aby jakby ten nasz transfer informacji, że tak powiem, z jednego do drugiego komputera albo pomiędzy innymi urządzeniami w ogóle był jak najpłynniejszy, najbardziej opłacalny. To prawda, generalnie uczymy się na tej bardziej telekomunikacyjnej części, jak działają sieci komputerowe, jak to jest, że jesteśmy w stanie spiąć komputery w dużej firmie, czy na przykład na uczelni w jedną sieć, jak działa sieć domowa, jak to w ogóle jest, że możemy przesłać jakąkolwiek informację od nas z Polski na drugi koniec świata.
te wszystkie elementy się u nas pojawiają. I... No i też przy okazji, nie aż tak głęboko, ale jakie są niebezpieczeństwa z tym związane, w jaki sposób powinniśmy rzeczywiście to wszystko skonfigurować, żeby nie martwić się, że ktoś podłączając się laptopem do naszej sieci nagle dostanie wszystkie informacje, jakie się tam pojawiają, prawda? Co niekiedy mogłoby być dość niedobre, no jakby nie patrzeć, dla nas. Tak, to prawda. I wiadomo, że przyszłościowo będziemy się kierunkować prawdopodobnie w jednej z tych dziedzin, bo paradoksalnie ciężko jest je połączyć. Natomiast dobrze jest, pracując w jednej dziedzinie, rozumiejąc tą drugą. Nie być ślepym zwyczajnie na drugą, dokładnie. Tak, tak. I już jako ostatni, powiedzmy, element już się też pojawia, no to programowanie. Które też się pojawia, w niewielkim stopniu, ale się pojawia. Nie aż tak rozbudowane, aczkolwiek też mamy smak wielu różnych języków, od niskich poziomów, takich, które się pojawiły też przy mikrokontrolerach, jak języki jak... C++, C. Nie, to akurat są dość... Znaczy, powiedzmy, że C w takim razie, Assembly, który jest, wiadomo, poziom najniżej. Ale też mieliśmy odrobinę Pythona oraz oczywiście projektowanie obiektowe w C++. Tak. Jak ktoś lubi, to są też języki opisu sprzętu. Tak. Coś nas zainteresuje, tematyka, którą prowadzi dany prowadzący danego przedmetu, tak, w każdej chwili można do niego podejść, powiedzieć, że nas to interesuje i czy, czy nie ma na przykład jakiegoś... Wystarczy wykazać naprawdę jakieś chęci, odrobinę zainteresowania i można powiedzieć, że droga, powiedziałem, że w 99 przypadkach stoi otworem. Tego typu znajomości są bardzo ważne. Trzeba pamiętać, że prowadzący to też są ludzie. To też są ludzie, którzy też często są nas jako studentów ciekawi po prostu. I oni bardzo lubią, jak na przykład po zajęciach się do nich podejdzie, coś podpyta, wykaże się inicjatywę. Często taki prowadzący... Nie gryzie. Generalnie nie gryzie, ale zmierzam do tego, że może pójść na ustępstwa, jeżeli widzi, że po prostu ludzie są zainteresowani jego przedmiotem oraz, no tak jak wspomnieliśmy, może pomóc po prostu się wybić i bardziej zagłębić w dany przedmiot, co może mieć daleko idące konsekwencje. Patrząc z perspektywy, że gdybym chciał zatrudnić się w miejscu, które właśnie bazuje na elektronice, że tak powiem, czyli w jakimś projektowaniu swego rodzaju, nie wiem, mikroprocesorów albo innego rodzaju układów scalonych, uważam, że nie miałbym żadnego problemu w tej chwili, żeby dostać się na takowy staż. Nieważne, na jakim jesteśmy kierunku, musimy być gotowi na to, żeby jednak w pewien sposób nieco wstrzelić się, albo przynajmniej przygotować się do tego, że musimy pewnych praktyk nauczyć się w tym nowym miejscu, w którym się zatrudniamy. Natomiast ja, jako że zawsze wolę wybierać sobie nieco trudniejszą lub też ciekawszą ścieżkę, to szczerze bardziej zainteresowałem się teraz tematyką programowania, ale no między innymi takimi rzeczami jak sieci neuronowe, ale też inne tematy, które są dość blisko hardware'u, pomimo tego, że już pojawiają się tam dogmaty z programowania. Więc tutaj nie powiedziałbym, że jestem aż tak gotowy. Jeszcze muszę tutaj nieco włożyć swojej własnej pracy. Przynajmniej z perspektywy mojego kierunku. Natomiast kolega... Mnie te studia utwierdziły w tym, że fizyka, konkretnie elektronika, to jest to, co ja chcę też robić w życiu zawodowym. No ja już pracuję. Ja pracuję w tej chwili w jednej z krakowskich firm, która zajmuje się projektowaniem układów scalonych. No jest to poziom niżej od płytek drukowanych, no są to naprawdę małe układy, więc no potrzebne jest bardzo profesjonalne środowisko, żeby w ogóle być w stanie takie coś zaprojektować. Uczelnia przygotowuje nas do tego poprzez nauczenie podstaw, jak w ogóle takie układy projektować, jak obsługiwać najbardziej popularny software, który do tego służy, czyli Cadence Virtuoso. No i mając te podstawy, po prostu przychodzimy do firmy i oczywiście musimy się najczęściej nauczyć jakiegoś nowego narzędzia, natomiast podstawową wiedzę, żeby kontynuować pracę, już posiadamy. Cieszę się, że poszedłem w tym kierunku i raczej nic bym nie zmienił. W przypadku elektroniki skupiamy się, no wiadomo, na dwóch takich najważniejszych sprawach, czyli po pierwsze mierzymy gotowe układy, ucząc się, jak one działają, oraz projektujemy też swoje własne na podstawie wiedzy nabytej na wykładach. No mamy jakieś po prostu projekty do zrobienia i później trzeba je zmontować. Trzeba je na przykład zlutować albo na przykład sobie zaprogramować. Tak, albo jeżeli nie chodzi, jeżeli nie wykorzystujemy lutowania, no to wtedy, prawda, mamy breadboard zwyczajnie, w którym robimy
Po prostu układamy komponenty i one... I najczęściej też w ogólnie, kiedy chcemy cokolwiek zaprojektować, dobrą praktyką jest to, żeby najpierw przygotować dany układ, prawda, na breadboardzie, przed tym, jak zaczniemy łączyć te wszystkie rzeczy... Na twardo. Na twardo, że tak powiem, bo wtedy to już będzie większy problem, żeby coś zmienić. Tak. I zwykle właśnie po takim procesie, kiedy to wszystko złożymy, że tak powiem, naszą układankę, zaczynamy mierzyć różne parametry, korzystając z voltomierza, Generalnie z multimetra, a jeżeli bardziej się ukierunkujemy w kierunku na przykład tak jak my teraz elektroniki wysokich częstotliwości, czyli radiówki, no to już korzystamy z naprawdę wysokiej klasy drogich sprzętów, naprawdę bardzo precyzyjnych, dlatego, no bo im wyższa częstotliwość, no to generalnie tym bardziej precyzyjny sprzęt jest potrzebny. My taki sprzęt na uczelni mamy, także jesteśmy w stanie wykonywać naprawdę bardzo precyzyjne pomiary. Natomiast jak chodzi o część telekomunikacyjną, no to tutaj głównie się... Mamy dostęp do serwerowni, które są spięte. Mamy dostęp do serwerowni, do routerów, do switchów, które po prostu konfigurujemy przy pomocy software'u. No tak, zwyczajnie poprzez terminale, więc tutaj... Tylko tyle i aż tyle. Tak, można powiedzieć, że no więcej nie potrzeba moim zdaniem, że tak powiem, tak, w tej dziedzinie nauki. Tak. To może brzmieć jak podstawy, ale to są solidne podstawy, które trzeba porządnie opanować, chcąc po prostu iść gdzieś dalej. I mając je, możemy dokonać skalacji tak naprawdę do nieograniczonych wielkości, przynajmniej tak to wygląda. Dokładnie, w dziedzinie, która nas interesuje, już sami się jesteśmy w stanie dokształcić, choćby na tutorialach na YouTubie. Programowania, no to jeżeli chodzi o mikrokontrolery, gdzie pojawiało się to programowanie na niskim poziomie, no to są nam udostępniane płytki, prawda? Które mają w sobie różnego rodzaju mikroprocesory, zarówno od ARM Cortexów plus 0. Wydaje mi się, że jest ich bardzo dużo. Mamy też... akurat teraz wypadły mi z głowy ich... układy FPGA do języku opisu sprzętu. Tak, no, to nie są mikroprocesory, to nie są mikrokontrolery. To są po prostu układy programowalne, które nie mają w ogóle tak jakby wbudowanych połączeń. Te połączenia my dopiero programujemy. To jest tak jakby... Poziom niżej, tutaj jest większa abstrakcja. Tak, można powiedzieć, tam pojawia się po prostu trochę logika po prostu booleanowa, można powiedzieć, na tym to bazuje. Tak, ponieważ tam nie tylko tak jakby programujemy zadania, które dany układ ma spełniać, ale też projektujemy, jak te tranzystory, z których układ się składa, jak one w ogóle są połączone. Tak, jak one to będą interpretowały dopiero. Tak, także generalnie te układy są o wiele bardziej elastyczne, no natomiast oczywiście no, mają też swoje ograniczenia. I jeszcze ostatnie, może co możemy wspomnieć, no to jeżeli chodzi już o języki wyższego poziomu, czyli no... Czyli bliżej programowania. Może już bliżej ludzi, może dokładniej mówiąc, niż maszyn. No to oczywiście są też komputery, na których mamy gotowe różnego wszystkie kompilatory mostne, edytory tekstu, IDE. Muszę też wspomnieć, że mamy też przedmioty związane z wirtualną rzeczywistością i tam na przykład pojawia się też software taki jak Unity i nauka pisania skryptów w C#u przykładowo, ale też C#, oraz oczywiście odrobina grafiki 3D, która jest z tym związana. Program Erasmus jest bardzo dobrze wspierany, powiedziałbym, biorąc pod uwagę, że też nasz kierunek jest prowadzony po angielsku. Bo akurat, jako że my jesteśmy z, jak już wspominaliśmy wcześniej... Z angielskiej Electronics and Telecommunications, to zawsze też kilka osób właśnie z wymiany Erasmus pojawia również się nas na kierunku u nas jest. Również. I mamy kolegę z Ameryki, mamy też kolegę z Mongolii. Tak. I którzy są regularnymi studentami, którzy u nas studiują. I bardzo fajnie jest, że tak powiem, rozmawiać z nimi, też zobaczyć, jaka jest ich perspektywa na to wszystko, kiedy tu do nas przyjechali. Erasmus również jest prowadzony po angielsku. W jakiekolwiek miejsce nie wyjedziemy, no to tam też trzeba będzie studiować po angielsku, więc jednak dobrze jest mieć jakieś minimalne doświadczenie w tym, jak to jest się uczyć w obcym sposób właśnie języku. Przejście pomiędzy przedmiotami za granicą jest no, oczywiście delikatniejsze, niż gdybyśmy musieli nagle uczyć się niektórych wyspecjalizowanych pojęć z języka i tłumaczyć je z języka polskiego na angielski. Na pewno poznawania tylu nowych ludzi, bo jednak nigdzie nie spotyka się tylu nowych osób, co na uczelni. W jakiejkolwiek by się firmie nie pracowało, to są w większości te same twarze. Oczywiście jakiś tam przemiał tych ludzi jest, ale w porównaniu z uczelnią, gdzie praktycznie co rok przychodzi spora dawka nowych osób, no to nie ma nawet czego porównywać. Ale na przykład będzie mi brakowało tego, że wiem na przykład, że dany profesor spędził jakiś czas w danej dziedzinie i gdybym ja sam na przykład potrzebował jakichś wskazówek, na przykład jest jakiś problem, który nie do końca sam potrafię rozwiązać,
ta osoba, jeżeli do niej przyjdę, może mi powiedzieć, od czego powinienem zacząć, albo czego mi brakuje w tej chwili, w tym, żeby właśnie dojść do tego wszystkiego, żeby to ogarnąć, że tak to ujmę. Nauka nie jest, no jakkolwiek jest ważną częścią naszego życia, to też nie jest tak, że my nie mamy w ogóle czasu na życie prywatne. Bo ten nasz kierunek jakkolwiek, no on jest oczywiście wymagający, tak, to nie wygląda tak, że trzeba zarywać nocki, że w ogóle zero wolnych weekendów, to tak nie jest, trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest też czas na rozwijanie jakichś własnych zainteresowań. No na przykład moje zainteresowania poza właśnie fizyką, elektroniką są dość niewdzięczne, bo poza tym, że się interesuję samochodami, co jest fajne, to interesuję się też polityką, zarówno międzynarodową, jak i tą naszą tutaj wewnętrzną. Albo znajdę jakąś tematykę, która mnie interesuje. Zwykle jakby wychodzi ona właśnie z tematu rzeczy, które się pojawiają akurat na studiach. I wtedy potrafię spędzić nawet kilka godzin po prostu wlepiony w ekran, na przykład czytając o tym. Ale później, żeby, że tak powiem, nieco sobie od tego odpocząć, to wychodzę na przykład na dwór, żeby pobiegać, albo na siłownię, albo czytam po prostu jakąś książkę, którą znajdę, słucham audiobooków. Na pewno otwarty umysł, na pewno analityczny umysł, który no, też jest przydatny. To bardzo na pewno uprości, tak. To znaczy, no, humaniści tutaj się raczej nie odnajdą. To jest stricte ścisły kierunek, który no po prostu osoby, które mają trochę humanistycznej duszy, to na pewno się jakoś zrealizują, ale no nie, humaniści. Na pewno przynajmniej bazowa wiedza matematyki, że tak powiem, algebraicznej i również podstawowe rozumienie matematyki, tak, fizyki, łatwość nauce matematyki. Tak, większość trudnych pojęć, tak powiem, z dziedziny fizyki, jakiegokolwiek rodzaju, mimo wszystko o wiele łatwiej jest zrozumieć na podstawie równań, czytając je, niż czytając teksty, szczerze mówiąc. Przestajemy patrzeć na matematykę jak 2 plus 2 równa się 4, prawda? A zaczynamy rozumieć, po co ta matematyka jest z nami od samego początku nauki, prawda? Więc to jest takie miejsce, w którym na przykład ja się do niej o wiele bardziej przekonałem niż wcześniej, nawet niż w liceum. To jest jedna rzecz. Druga, internet. Nie mówimy od razu, żeby korzystać cały czas z ChatGPT i tego typu rzeczy, które są teraz popularne, ale czytać, jeszcze raz czytać, szukać for, które są aktywne najlepiej, kanałów na YouTubie, które mogą nas zainteresować. Często niektóre naprawdę skomplikowane tematy związane i z elektroniką, i z fizyką i tak dalej, ktoś może nawet w formie dwuminutowego filmiku wrzucić na YouTube. I to już nam daje taką generalne spojrzenie na problem i później my możemy zwyczajnie, że powiem, głębiej w to wszystko wejść. O wiele łatwiej jest znaleźć wiedzę w internecie, aniżeli w bibliotece, szczególnie w języku angielskim. Tutaj się podpisujemy, tak. Szczególnie w języku angielskim, bo jednak, no nie oszukujmy się, w takiej tematyce, no w języku angielskim jest po prostu o wiele więcej materiałów. I tutaj zarówno mówimy o papierach naukowych, ale to tak bardzo górnolotnie. Tak. No głównie chodzi o filmy na YouTubie i na przykład artykuły, bo z tego wiedzy czerpie się po prostu najwięcej. Z takich jeszcze innych cech to, o czym ja bym chciał wspomnieć, to na pewno wytrwałość i niezniechęcanie się przy pierwszej przeszkodzie, ponieważ te studia dają wiedzę bardzo szeroką, w sensie z bardzo wielu dziedzin. Jest tutaj zarówno elektronika dzieli się na analogową, cyfrową, tak, ale jest też telekomunikacja i nie ma szans, żeby człowiekowi spodobało się to wszystko. Tak. Są rzeczy, które nam będą podchodzić bardziej, są rzeczy, które nam się nie spodobają, natomiast wszystkie te rzeczy trzeba zaliczyć. I tutaj pojawia się może największa, moim zdaniem najważniejsza rzecz, to szybko w nowej grupie, prawda, kiedy podejrzewam, że w danym semestrze, że tak powiem, osoby będą z całej Polski albo w ogóle całego świata, żeby jak najszybciej nawiązać kontakty i w ten sposób wymieniać się, że tak powiem, perspektywami na dany temat. Ktoś może być mistrzem elektroniki, ktoś telekomunikacji, prawda? I najczęściej po prostu wymiana zdań w ten sposób powoduje, że obie strony na tym zyskują. Już nie mówiąc o tym, że znaczna część projektów i ćwiczeń laboratoryjnych jest też wykonywana najczęściej w parach bądź w grupach trzyosobowych, więc po prostu dobrze złapać ten kontakt, bo wtedy po prostu łatwiej się pracuje. Na przykład jak też trzeba sprawozdanie napisać dokładnie, grupowe. I złapać właśnie balans też pomiędzy umiejętnościami całej grupy. Dokładnie, żeby później się w umiejętny sposób podzielić zadaniami, tak żeby coś fajnego z tego końcem końców wyszło.